samochód jest do tego stopnia namarznięty, że... No i co zrobić, żeby to, co z niego spłynie, nie zajechało mi kanału? Strać folia pod cały wóz. Perelka, będzie chodzić sobie. Cały kanał zabezpieczony, strać folią. Niech sobie odtai, jak to się mówi. Patrzcie, co się dzieje, gdy się samochód na mrozie myje. Kurwa, no dramat. Ja pierniczę i tutaj, i tu. O Jezu. No gdzie, no? O. Puści. Jakieś boje, kurczę, minus 14 i trochę zmarzłem, nie powiem, że nie umyłem tego dziada. Wiem, że przy takiej temperaturze samochodu się nie powinno myć, natomiast chodzi o to, że samochód był już w takim stanie zabrudzenia, że mało co widziałem w szybach. W ogóle zamiast niebieski to był biały, no należało mu się umycie. Nie zrobiłbym tego, jeśli nie miałbym garażu, a tak... Patrz. Stoi tu, nie wiem, 10 minutę. Kurwa, będzie dobrze. Dobra, zostawiam. To sobie chodzi na tyle, na takim podwyższeniu, jak woda puści, żeby nie zalało mi sprzętu i zwarcie by nie było. O, jakby cię spalił, kurwa. Szkoda garażu. Dobra, pierdolić, to idę do domu. Idę o jebie jako kiełbaskę. O. O, laleczka, kurde, się odmroził, ale... No jeszcze nie tak do końca, ale... No już jest ładny, ładny, zobaczcie. O, woda. Laleczka chodzi, a jak moja folia spełnia zadanie? Raczej do kanału nie nawali. Na folii stoi elegancko. Kurde, działa, działa. Słuchajcie, działa. O, patrzcie to. Normalnie sucha macha. Nic nie ma. Dam troszkę wody, jest, ale to tam. Ważne, żeby do kanału nie leciało, bo ja mam podpiewniczony cały garaż. Także full, cały kwadrat. I to się objawia tak, że mi tam leci na szafki, na narzędzia i to wszystko rdzewieje później. Szkoda po prostu, szkoda. Do jutra rana to będzie naprawdę złotko, natomiast na noc to ja na pewno tej farelki nie zostawię, bo się zwyczajnie w świecie boję. Ale jeszcze... Aha, byku. Z tej strony jeszcze taka... Zmarznięta ta szybka. A z tamtej mi ładnie zagrzało. Ach, chuj tam. Zaraz coś tu wymyślimy. To ma taki... Nie wiem, to też lipa. Wiem, to będzie dobre. Zobaczcie, pyk. Eleganckie. Sam raz do skrobania szyb. Nie, jak złoto. Cyk. Dopierniczyło na podwórku teraz minus 16, czy tam minus 17. W nocy pewnie będzie z minus 21. A ja tu se rano wsiadam, jak gość, odpalę i pojadę. O kurwa, otwarte drzwi, czemu?
z nadkoli poodpadało. Wiecie co, ja tu nawet wytrę, bo lakierzy oczywiście nie będę. Tylko tak. Chyba przymarzła troszkę. No ta już bardziej miękka. A ta, uju, ta to jak nowa. Zobaczcie. O. Przyputujemy i będzie gitara. Ta. W ogóle cały czas mi zamarzają uszczelki w tym samochodzie, a cały czas używam silikonu do uszczelek. Nie wiem, co się dzieje, kurwa, czy te silikony teraz takie, kurwa, robią tanie. Akurat nie mam go przy sobie, ale kurwa, robię to kilka razy na sezon, a dalej marzną drzwi. I jak mi drzwi zmarzną, oczywiście ja kluczyk zostawiam sobie tutaj, więc jak ktoś zapierdoli mi samochód, to tam trudno się mówi. I patrzcie to, jak mi zamarzną drzwi, nie, jak nie mogę otworzyć, to robię taką. Wsadzam tu kluczyk, ciągnę za klameczkę i podważam sobie, nie? No i jak tak zrobiłem parę razy, to tutaj są ślady walki. Normalnie do gołej blachy wydarte. Tu nawet. A kto by się przejmował? No i cóż. Słuchajcie, ten oto tutaj pojazd mam już przeszło 2 lata. Szczęśliwe około, nawet troszkę ponad 50 tysięcy kilometrów ze mną. Strzeliło mu już na budziku, teraz nie będzie widać, 300 tysięcy, już przeszło 300 tysięcy samochodzik ma. Może po raz drugi, kto to wie. I samochodzik, kurczę, dalej jeździ. Znaczy nadal jeździ. Otwieranie grill, ten maski w tym samochodzie absolutnie nie za grill, wiecie, bo to jest nie dość, że bardzo drogie, to kurwa łamie się od patrzenia. O Jezu, o Jezu. O, ale piękna motorownia, zobaczcie. Tu jest rurka do wieszania prania, jakby ktoś pytał. No i cóż, on nawet tu ma sól. Tak solą drogi on mnie na Suwalszczyźnie, kurwa, serio. Wiecie co, po takiej zimie to będzie takie gruntowne mycie tego samochodu potrzebne, że masakra, nawet tu filtr. Ja nie wiem, czy to będzie widać na tej przedniej kamerze, ale no porażka, kurwa. Ja naprawdę nie chcę schodzić do kanału i potem go oglądać spod spodu, bo w pierwszą zimę jak go kupiłem, bo kupiłem go jakoś w styczniu, to był 2019 rok, tak, to zima była taka, wiecie, przypierniczyło tego śniegu, tydzień poleżał, mrozów nie było, nie? Wszystko znikło. Rok temu zima jaka była, każdy wie, w ogóle śniegu nie było, popadało raz może 3 cm, zabieliło tylko wszystko, mrozów praktycznie nie było. No ale w tym roku, to już tak około miesiąca, zajebiście na Suwalszczyźnie mrozi. Najniższą zanotowaną temperaturę jaką mam to minus 23 i wtedy zamarzło mi paliwo w tym samochodziku moim kochanym złotym. Normalnie w ogóle śmieszna sytuacja z tym zamarzniętym paliwem. No sobie przycupnę, kurwa. Śmieszna sytuacja z tym paliwem, bo stało się to w trakcie jazdy po zatankowaniu zbiornika na full. Pojechałem na stację, zatankowałem full zbiornik paliwa, pojechałem pojeździć, co najlepsze, jeździłem już od około 20-30 minut i samochód zaczął przerywać. Myślę, może paneweczka czy coś w tym stylu, wiecie, no. W każdym razie, jadę sobie, zaczął przerywać. Taki problem typowo jakby brak reakcji na gaz. Zapierdoliłem mu gazu do podłogi i klap, zgasł. Nie? W trakcie jazdy gdzieś 70 na godzinę jechałem. No i potem śmieszne było to, że bez problemu palił, bez problemu jechał delikatnie,
Ale gdy tylko przekroczyliśmy 2-2,5 tysiąca obrotów, momentalnie samochód gasł. Póki nie dam mu mocno gazu, tak w sensie powyżej 70%, to sobie będzie jechał. I tam go nic nie boli. Ale gdy teraz specjalnie gaz w podłogę, przerywa i o. O. I tak o. I teraz znowu cyk. Ale to specjalnie wiadomo. O, dłużej kręci, ale pali. No. No cóż, parafina się wytrąciła. Przepustowość filtra jakaś tam była. Natomiast jeśli chciałem udepnąć, paliwa nie było na tyle, na ile potrzebował samochód. No i gasło, nie? No, odstawiłem to do garażu, postał trochę. Ja to wszystko mam nagrane, ale naprawdę to nic ciekawego, żeby to wrzucać i montować. No... Po prostu zamarzło paliwo, no i musiał dobę odstać sobie samochodzik i od tamtej pory jeździ. No i tak nam ta zima mrozi, naprawdę śniegu mamy około 60 cm. Dobrze te stoki otwierają od przyszłego piątku, bo będę dawał jak pojebany. Słuchajcie, co jeszcze? No i przez to, dążę do clou tej wypowiedzi, przez to, że jest tyle śniegu na Suwalszczyźnie, to bardzo mocno solą. Bardzo dużo jest soli na drogach. No i ten samochód cały zasolony i pod spodem to będzie, kurwa, dramat, nie? 2 lata było spoko, bo nie było zim. Ale po tej zimie, na wiosnę, mycie podwozia, mycie silnika, naprawdę takie mocne pucowanie z zewnątrz. Dobrze, jak go woskiem zabezpieczyłem, tym takim 12-miesięcznym, więc może cokolwiek to dało. Ale przy takim zasoleniu, przecież ten wosk, to kurwa... Poszedł już dawno w pizdu, moim zdaniem. Dawno go nie będzie. No i cóż. No komorę będę musiał umyć. No zobaczcie, jak to wygląda. Przecież to normalnie to... Ale poza tym, kurwa, 2 lata, 50 tysięcy kilometrów. Nic. Jak go kupiłem, zrobiłem w nim rozrząd, pompę wody, pasek osprzętu. Zregenerowałem zaciski wtedy, bo jakieś takie tam mechanik powiedział, że one takie słabe. Jeździ do dziś. W międzyczasie oczywiście tam eksploatacja wyszła, przecież zgubiłem stabilizator, gdzieś tam jest we vlogach. No wymieniłem tarcze przednie, tylne. Te generalnie tylne, albo przednie, już nie pamiętam, to były takie, że nie trzeba było ich wymieniać, ale myślę, chuj, trzeba jedne zrobić, to zrobię jedne i drugie. Kompleksowo. W ciągu ostatniego tygodnia wymieniłem łączniki stabilizatora, bo wymieniałem je jakoś wtedy właśnie, jak ten stabilizator urwałem i kupiłem jakieś takie, nie wiem co to było, NASCAR na tym pisało, żółte pudełko. Jakiś taki totalny szajs, ale tylko to mieli od ręki. A teraz zamówiłem sobie Febiego. I Febi w ogóle, tamte były, też z żółtego pudełka były plastikowe, a te Febiego są normalnie metalowe. I łączniki stabilizatora objawiają się tym, że samochód tak śmiesznie stuka, jakby kurwa coś luźnego pod maską było. Jakby amortyzator stukał, jakby kielich był pęknięty i tak uderzał troszkę w maskę czy coś w tym stylu. Natomiast to jest zwykła, prozaiczna rzecz, jak łącznik stabilizatora. Generalnie, teoretycznie, wybity stabilizator nie wpływa na właściwości jezdny aż tak bardzo, żeby to wyczuć, ale lepiej mieć sztywne, nowe, ciche, niż jakieś tam, kurwa, wypierdziane jak ziemniaki, jakieś, kurwa, wybite takie, wytochtane, jak to się mówi. No i co, samochodzik, kurczę, chodzi. Ale, kurde, wiecie co, ten samochód, to Volvo stare, zniszczyło mu światopogląd. Motoryzacyjny, zaznaczam, motoryzacyjny światopogląd, bo do tej pory samochód najdłużej jak miałem, to było 14 miesięcy i to była Audi A4 B6. To było w 2014 roku, jak ją sprzedałem, ale każdy inny samochód trzymałem tak do roku czasu, a po pół roku to już mocno myślałem o zmianie, o sprzedaży. Ostatni samochód, z którego przesiadłem się do tego Volviaka, to było BMW E63 630i, dwudrzwiowe sportowe coupé, 258 koni w automacie. Naprawdę samochód był w stanie takim, że miał potencjał na klasyka, gdybym go trzymał. No spuściłem ten samochód, troszkę żałuję, ale no takie jest życie. Do czego dążę? Do tego dążę, że ten samochód mam przeszło 2 lata, kurwa nie chce mi się go zmieniać, wiecie co? Tak kurwa usiadłem sobie przy herbatce wieczorem, sobie tak się zastanawiam. No sprzedam ten samochód
I co ja z tym kurwa zrobię? Co ja kupię za to? No co kupicie, kurwa? A tu mam diesla pod maską w kombiaku. Generalnie ładnie wygląda, podoba mi się. Mało pali. W utrzymaniu to jest tanie jak barsz. Kosztowało czapkę śliwek. Skóra w środku, oryginalna nawigacja, podgrzewane fotele, klima, kurwa, która mrozi. Totalnie super. Duży bagażnik. Postawię go gdzieś tam pod marketem, ktoś mi drzwiami zapierdoli. Kogo to obchodzi? Wal, chłopie, nawet mogę napisać na boku, naklejkę nakleić. Przypierdol z iPety czy coś takiego. No w dupie to mam totalnie. Ten samochód... Zresztą jak mnie oglądacie, to wiecie, że tam łażę po tych maskach w ogóle, kurwa. Nieważne, no. Bardzo luzacki samochód. Bardzo mi się też podoba koncepcja posiadania takiego niedrogiego samochodu, bo ja tym samochodem zwiedziłem tyle, co niektórzy crossem nie zwiedzą. Motocyklem crossowym. No. I tak, wiecie co? I tak przez to, że tym samochodem tak średnio uważałem na jego jakby podwozie, czy tam zderzak, czy coś się urwie, czy nie. Swoją drogą nic się nie urwało, nigdy nie miałem problemu jakby niezawisłym itp. itd. To mnie naszła ochota na taki samochód typu Volvo XC70. Czyli takie uterenowione kombi. Dobra. Jeszcze wam pokażę, jak się w tym samochodziku zamyka maskę, bo to nie przez tą rozpóreczkę tutaj nie można tak sobie trzasnąć. Bo jak sobie trzaśniecie, jak takie, wiecie, jakby to o, cudze było, to albo ten wypadnie, albo ten. Więc trzeba to robić tak delikatnie. O. I dwa razy sprawdzić, czy aby na pewno. Bo jutro oczywiście co? Wjazd na obwodnicę i zero-jedynkowo. Nie ma w ogóle o czym mówić. Ja jestem totalnie w szoku, ile ten samochód znosi, jaki to jest wdzięczne auto. Najlepsze auto, jakie miałem. Serio, szczerze. Nie kłamię. Najlepszy. I ma najlepszy element, jeden zdecydowanie, a nawet dwa. Skrzynia biegów. Poezja, naprawdę, skrzynia biegów w tym samochodzie to coś fenomenalnego. I fotele. W ogóle taka cała pozycja tego samochodu. W sensie, jak ja w nim siedzę. Nie wiem, na ile będzie mnie teraz widać, jak pójdę do środka. Chciałbym zaprezentować tak na szybko. Załóżmy, że to jest moja pozycja za kierownicą. Elegancko sobie siedzę. Cyk. Teraz prawą rękę mam zajętą, ale uwierzcie mi, do wszystkich geigerków tutaj pod ręką. Nie muszę odrywać jakby pleców od oparcia, to jest dla mnie bardzo ważne, żebym miał łopatki na oparciu. Nawet bez problemu dosięgnę bez odrywania pleców do schowka, tak zwanego na rękawiczki. Wszystkie elementy w tym samochodzie są jakby szyte pode mnie. Jakby producent tego samochodu przyszedł, zmierzył mnie i zrobił pode mnie samochód. I dzięki temu cała ta pozycja za kierownicą i ten fotel, który tutaj jest, który też swoją drogą nieregulowany zagłówek ma idealnie tutaj, gdzie powinienem ja mieć, ja mam 1,74 m, sprawia to, że nie chce mi się tego samochodu zmieniać, bo on jest idealnie jak dla mnie, jakby uszyty pode mnie garnitur, jakby moje takie już przez 2 lata schodzone buty, wiecie, no, wkładasz stopę i idziesz, nawet nie sznurujesz. Tak się czuję w tym samochodzie. Podłokietnik w tym miejscu, w którym powinien być, nie jest ani regulowany na wysokość, ani na długość, nie jest przesuwany. Pyk, pyk. Fenomenalny samochód, naprawdę. I kupiłem go niechcący, kupiłem go na miesiąc, a został ze mną już 2 lata ponad. Taki wycieruch z tego Volvo, kurwa, taki fajny, no. Gdyby ktoś miał wątpliwości, czy na Suwalszczyźnie są zimy, to proszę bardzo. To jest kurwa jezioro. To jest śniegu. Troszku. Posłuchajcie tylko tego silnika. No chodzi jak pszczółeczka. Słuchajcie, w ogóle jest minus 14 stopni, czy minus 12. Świeci słonko, w ogóle nie jest zimno. Kurwa, fenomenalna sprawa. O. Ojej, już tu ktoś kurwa był. O.
naprawione. I to by było, proszę Państwa, na tyle. Widzimy się w kolejnym filmie, mam nadzieję, że jak najszybciej. Ale patrząc na tempo montażu i nagrywania moich filmów, to zobaczymy się pewnie za jakieś pół roku. Albo jak się Wolwiak spierniczy i będzie trzeba coś zrobić, albo jak coś nabędę nowego. A tak się składa, że coś tutaj może się, kurde, wyklarować w końcu. I w końcu coś nabędę. W sumie sam nie wiem jeszcze co, ale chodzę, szukam, się rozglądam, niucham, jak to się mówi. Trzymajcie się zdrowo i bogato. Siemano!